Witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, dzień dobry. Kochani, to powitanie, to pozdrowienie ma miejsce w bardzo takim szczególnym czasie, bowiem jest to ostatnia niedziela Białego Karnawału Roku Pańskiego 2022. Jest to ostatnia niedziela też miesiąca lutego. Jest to właśnie taki czas, który każe nam przestawić się w psychice nie tylko, ale w ogóle liturgicznie i fizycznie na nowy czas. Więc dobiega ten czas Białego Karnawału. Jak wiemy, był to czas, wciąż jeszcze jest to czas tej radości, właśnie tej radości zrodzonej z Bożego Narodzenia. Tej radości, którą żeśmy przeżywali, którą przeżywamy wciąż jeszcze w różny sposób. No oczywiście pandemia, czasem niemożliwości finansowe. W każdym razie taki karnawał był po to, jest po to, żebyśmy trochę tej właśnie radości sobie dostarczyli, żebyśmy trochę oderwali się od tej codzienności, bo ta codzienność czasem jest bardzo trudna, czasem jest bardzo skomplikowana. Dlatego właśnie ten karnawał myślę, że przeżyliśmy bardzo dobrze, że przeżyliśmy go owocnie i że nie łamaliśmy zbyt mocno tych właśnie przepisów pandemicznych, bo łamanie tego rodzaju przepisów to, proszę Państwa, konsekwencja nie tylko w postaci jakiegoś mandatu czy czegoś podobnego, ale konsekwencja w postaci utraty zdrowia, swojego zdrowia czy zdrowia naszych bliźnich. Dlatego też właśnie wciąż właśnie ten czas pandemiczny chaj nam towarzyszy i o tym nie trzeba zapominać i do tego nie można się za mocno przyzwyczaić, bo jak my do czego się mocno przyzwyczajamy, to wtedy to powszednieje, a nawet niknie sprzed naszych oczu. Kochani, no właśnie, dzisiaj jest 27 dzień lutego, o tym dokładnie wiemy. Jutro poniedziałek, 28 dzień lutego, a potem 1 marca, czyli owszem nowy miesiąc roku pańskiego 2022, miesiąc o tytule marzec, a jak powiedziałem w ubiegłym niedzielę, znamy to przysłowie, w marcu w garcu, ale tu nie chodzi o to, że będzie w marcu w garcu. Tutaj na pewno mam co innego na myśli i myślę też, że Państwo też wiedzą, że chodzi właśnie o ten nowy czas liturgiczny. Właśnie poniedziałek to będzie ostatni poniedziałek karnawału, a potem tak zwany wtorek, tłusty wtorek, czyli ostatki. Życzę Państwu, żeby ten czas ostatkowy był czasem takim wspaniałym, żebyśmy potrafili jakoś podkreślić, że coś się kończy z radością, ale pamiętajmy też, że ten czas ostatkowy kończy się w nocy o godzinie 24, a potem rozpoczyna się nowy etap liturgiczny, nowy okres liturgiczny, któremu na imię Wielki Post. I w atmosferę Wielkiego Postu, drodzy Państwo, prowadzi nas taki nadzwyczajny dzień. Środa, nadzwyczajna środa, mówimy sucha środa, mówimy środa popielcowa, mówimy też chuda środa. To wszystko właśnie, co nazywa się taką środą, to jest ten pierwszy dzień Wielkiego Postu. W taki dzień idziemy do kościoła, chociaż nie mamy obowiązku, bo obowiązkiem naszym to jest właśnie niedziela. Wtedy jesteśmy właśnie zobowiązani pod grzechem, a środa popielcowa to najzwyklejszy dzień pod słońcem. Ale proszę zauważyć, że ta środa ma w sobie coś takiego nadzwyczajnego, że bez względu na to, że nie musimy iść, to przychodzimy. Kościoły są pełne. Msze święte są, że tak powiem, bardzo mocno oblegane. Przychodzimy do kościoła wtedy nie tylko, żeby pomodlić się, ale żeby podporządkować się pewnego rodzaju obrzędowi, pewnego rodzaju takiemu przepisowi liturgicznemu, któremu na imię posypanie głowy popiołem. Tu właśnie w środę popielcową podchodzimy do ołtarza, pochylamy swoje głowy, swoje piękne fryzury, swoje piękne, różnego rodzaju ułożone, że tak powiem, włosy na naszych głowach i na tę głowę kapłan bierze szczyptę popiołu i sypie, mówiąc: pamiętaj, człowieku, że z prochu powstałeś i w proch obrócisz się, bądź też bardzo taka wersja optymistyczna, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To, proszę Państwa, usłyszymy w najbliższą środę. Dlatego też właśnie niechaj ta środa będzie takim dniem, który pozwoli nam na to, żebyśmy przestawili się na tej inne tory, z tych radości na taką powagę, na taki czasem nawet smutek, bo czas Wielkiego Postu to czas patrzenia na krzyż, to czas wsłuchiwania się w cierpienie Chrystusa, to czas wsłuchiwania się w to, co On właśnie tym swoim cierpieniem reprezentuje, to czas wpatrywania się także w śmierć, tę śmierć, która jest konsekwencją tego cierpienia zbawczego. Środa popielcowa i potem następne dni Wielkiego Postu to czas, kiedy to właśnie jako ludzie, którzy sobie
sobie pozwolę na to, że posywać głowy popiołem, stajemy się ludźmi wyrzeczenia, ludźmi tej przemiany wewnętrznej, ludźmi, którzy zrywają i walczą, próbują przynajmniej walczyć z grzechem na rzecz wprowadzenia w nasze życie tego dobra. Tego dobra, które jest tak bardzo, bardzo mało obecne. Wiemy o tym, prawda, ile to w naszym życiu jest zła, a ile jest tego dobra. No ale cóż, na to poradzimy. No możemy poradzić, jeżeli byśmy, jak to się mówi, wzięli się do roboty, no ale czasem nam się po prostu, nie chce, kochani. No ale o Środzie Popielcowej i o Wielkim Poście będzie, mam nadzieję, więcej w następną niedzielę, kiedy tu już rozpoczniemy ten święty czas, a dzisiejsza właśnie niedziela, to jest jeszcze niedziela karnawałowa i cieszmy się tym karnawałem, cieszmy się jutrzejszym dniem, poniedziałkiem, a zwłaszcza tak zwanymi ostatkami, czyli ostatnim dniem naszego tego właśnie karnawału. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, gdybyśmy w kościele, no właśnie jest to ósma niedziela zwykła w roku C, ostatnia niedziela w tym właśnie białym karnawale, a potem to już te niedziele właśnie wielkopostne, a słowa Ewangelii są następujące. Jezus opowiedział uczniom przypowieść, czy może niewidomy prowadzić niewidomego, czy nie wpadną obydwaj w dół. Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Dlaczego to widzisz drzazgę wokół swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu, bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swojego. Kochani, no właśnie, czasem jesteśmy tacy, że my widzimy błędy innych, wytykamy, a jaka to jest ona, jaki to jest on, jaki to on bluźnierz, jaki to nieuczciwy człowiek, jaki to on kombinator i tak dalej, i tak dalej. A siebie nie widzimy, tak odbijamy pałeczkę po to, żeby siebie usprawiedliwić. A tym czasem dzisiaj Chrystus zwraca naszą uwagę i mówi, że jeżeli my tylko widzimy zło u drugiego człowieka, a u siebie tego zła nie widzimy, to nazywa nas bardzo mocno obłudnikami, jesteśmy obłudnikami czy obłudnicami. Dlatego też, kochani, właśnie w tę dzisiejszą niedzielę, która nas już wkrótce wprowadzi w czas Wielkiego Postu, zastanówmy się i zastanawiajmy się w tym świętym czasie Wielkiego Postu, jak to jest właśnie z naszym życiem. Czy my potrafimy zobaczyć także zło w sobie? Czy my potrafimy się uderzyć w swoją piersi i powiedzieć moja wina, proszę Państwa, wielka wina, a nie tylko twoja wielka wina. Owszem, to jest twoja też wina, ale jest także moja wina, czyli nasza wina. Zechciejmy właśnie w tę niedzielę, ostatnią niedzielę miesiąca lutego, ostatnią niedzielę miesiąca karnawału, pomyśleć właśnie nad tego rodzaju wersją naszego życia. Jak to jest? Czy przypadkiem nie jesteśmy obłudnikami, obłudnicami, czy przypadkiem nie oszukujemy siebie i czy sami siebie nie wprowadzamy w błąd? Jeżeli to czynimy, to nie daj Boże, żeby to miało miejsce w naszym życiu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na nowy czas, czas, który zakończy karnawał i wprowadzi nas w okres Wielkiego Postu. Zostańcie z Bogiem.